Dzień dobry, ulubione dzieci, Echa Leśne, start. Jest to króciutka nowela Żeromskiego i jak do prawie każdej lektury mamy do niej notatkę na naszej normalnej stronie Wiki, więc proszę sobie tam zajrzeć, notatkę ściągnąć i pisać w niej. Notatka rozpoczyna się od takiej tabeli, ale my sobie tę tabelę pominiemy, dlatego że nas teraz w tej chwili bardziej interesuje to, co jest o tutaj. Pytanie drugie, trzecie i czwarte, a w zasadzie drugie i trzecie. Gdyż to są takie pytania początkowe i warto od tych pytań zacząć, zanim przejdziemy do głębszej charakterystyki tychże bohaterów. Bohaterów mamy niewielu, ale tak naprawdę każdy z nich jest ważny. Nowela Żeromskiego, mimo że ja tak osobiście to nie cenię tego pisarza za bardzo, jest nowelą super ważną, jeśli chodzi o pewien obraz ważnego wydarzenia historycznego XIX-wiecznego, mianowicie Powstania Styczniowego. Narracje o Powstaniu Styczniowym są bardzo różne. Było to właściwie najważniejsze wydarzenie w historii tych XIX-wiecznych prób oswobodzenia kraju spod wszechwładzy carskiej. Natomiast ważność tego wydarzenia potęguje jeszcze fakt, że wprowadziło ono wiele rozczarowań, wiele refleksji, podziały społeczne. Jednym słowem, było znaczące nie tylko ze względów historycznych, ale przede wszystkim ze względów kulturowych dla Polaków. Jeśli ktoś zupełnie nie ma świadomości historycznej tego, jak wyglądało Powstanie Styczniowe, jak miało zasięg i jakie były jego efekty, to gdzieś tam na Wiki zamieściłam prezentację taką całkiem ładną, która w skrócie bardzo dużym o Powstaniu Styczniowym i jego przebiegu opowiada. A tymczasem Żeromski z perspektywy czasu, taki dosyć znacznie, napisał nowelę o tymże wydarzeniu właśnie, o bohaterach, którzy w tym wydarzeniu bezpośrednio uczestniczyli, a przynajmniej spora część z nich. Właściwie przyjmiemy sobie taką perspektywę, żeby lepiej zrozumieć, co tam się dzieje, że wszystkie postacie, z którymi mamy do czynienia dzisiaj tutaj, są to postacie, które w lokalnym wydarzeniu, elemencie Powstania Styczniowego wzięły udział. Tyle tylko, że prawdziwą zagadką jest tutaj, na ile wzięły udział, kim były w tym powstaniu i w jaki sposób to powstanie przeżyły. Bo jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu opowiadania o powstaniu, że mówi się głównie o tych, którzy walczą, to jest to na pewno wizja prawdziwa, natomiast bardzo okrojona. To, co było najciekawszym efektem Powstania Styczniowego, to jest to, co i w jaki sposób sobie z tym wszystkim poradziła ludność cywilna, czyli taka, która po prostu nie bierze udziału w powstaniu. Więc tutaj mamy bohaterów i takich. Mamy żołnierzy i mamy ludność okoliczną. Różnie Powstanie Styczniowe było przedstawiane przez pisarzy. Mniej więcej współcześnie, ale jednak starsi koledzy pozytywiści Żeromskiemu poprzedzili efekt Żeromskiego opowiadaniami rozmaitymi, w których jednak widać najczęściej albo krytykę tego powstania, i tak na przykład napisał o powstaniu Prus w opowiadaniu Omyłka, albo pochwałę taką, kompletną, bezkrytyczną pochwałę tego powstania, jak na przykład zrobiła Orzeszkowa w opowiadaniu Gloria Vitis. Natomiast Żeromski robi jedno i drugie, to znaczy pewne postawy pokazuje jako postawy, które przywykliśmy uznawać za chwalebne, a pewne postawy pokazuje jako postawy wyczerpania etycznego. Któż jest narratorem tej opowieści? Otóż jest to jeden z ciekawszych zabiegów tutaj zastosowanych. Narratorem jest chłopak w wieku wczesnoszkolnym, czyli dziecko, które jest niespecjalnie wrażliwe, niespecjalnie rozumie sytuację, w której się znalazło. Sytuacja jest... O to sytuacji za chwilę, a jeszcze o narratorze. To taki typ narracji, jak mówienie poprzez usta dziecka, jest taką próbą zwrócenia uwagi na to, że czasem spojrzenie z boku daje więcej zrozumienia danej sytuacji niż wtedy, gdybyśmy w tę sytuację byli zanurzeni intelektualnie. Jednym słowem Żeromski mówi starą techniką znaną jeszcze z czasów Krasickiego, przecież w ogóle dydaktycznych utworów oświecenia, że ten, który patrzy i ten, który opowiada, czasem zdradza więcej zwykłą opowieścią, niż gdyby to miała być wypowiedź ukierunkowana na konkretne idee.
sytuacja, w jakiej znajdują się bohaterowie. Główny bohater, generał Rozłucki, przyjechał jako pełnomocnik, żeby ojcu naszego narratora dołączyć do ziem fragment lasu z ukazu carskiego. Lasy zostały podzielone, zyskały sobie właściciela i przyciąga się ta wizyta, głównie ze względu na geometrę Knopfa, który robi wszystko bardzo powoli i bardzo gnuśnie. Albo zbyt duży, kładąc nacisk na szczegóły, który i doprowadza wszystkich do szału. Stąd w dzień przed odjazdem generała zbierają się mężczyźni przy ognisku i są to tacy mężczyźni, powiedzielibyśmy sobie, dziwni przedstawiciele tej społeczności. Jest właśnie ojciec naszego bohatera, który stoi bardzo, bardzo w tle, w ogóle nie odzywa się ani nie jest scharakteryzowany przez narratora. Jest czterech panów, o których za chwilkę będziemy mówić właśnie w tej tabelce powyżej. No i jest generał Rozłucki, który okazuje się być głównym bohaterem literackim tego opowiadania, który ma im do opowiedzenia wstrząsającą historię. Ale zanim o tym generale Rozłuckim zaczniemy sobie mówić, to popatrzmy sobie na bohaterów. Bohaterów mamy czterech. Z geometra Knopf, Guńkiewicz, który jest tak zwanym podleśnym, pisarz Olszakowski, no i wójt Gała. I o geometrze Knopfie pisze nasz pisarz tak. Knopf wchodzący katar żołądka, tudzież kiszek, zeschły neurastenik, istota jadająca tylko rzeczy niektóre, lekkostrawne, niekwaśne, suche i to takie właśnie, jakich na wsi zapadłej, a osobliwie w górach świętokrzyskich, nikt nigdy jak świat światem nie tylko nie jadał, nie widział, ale nawet nie znał z nazwiska. Nudziarz niesypiający po nocach, nieznoszący piania kogutów, szczekania psów, bełkotu indorów, gęgania gąsiorów, a nawet gdakania kur. Istna plaga egipska dla ludzi zdrowych, silnych. Przedstawia geometrę Knopfa nasz narrator jako takiego nudziarza, marudę, frustrata, który w tym towarzystwie ludzi żywych, zabawnych, machających ręką na drobiazgi życia, jawi się jako człowiek, który jest głęboko straumatyzowany i zdziwaczały. Ma jakieś problemy żołądkowe, więc jada tylko rzeczy lekkostrawne i chyba tutaj niespecjalnie mu to jedzenie służy, które dostaje właśnie w tej okolicy. Stąd też bywa obiektem żartów z tego tytułu, bo nikt nie wie, co on właściwie je i nikt nie wie dlaczego, więc się ludzie z niego śmieją. Ci zdrowi, zwyczajni ludzie śmieją się z delikatnego geometry Knopfa. I z taką charakterystyczną Knopfa jest jeszcze taki nadmierny perfekcjonizm, który właśnie przejawia się bardziej w jakiejś neurastenii, frustracji, drobiazgowości, które do szału doprowadzają wszystkich. I jest to jeszcze taki człowiek, który jest nadwrażliwy na dźwięki. Dzisiaj nazwalibyśmy to jakąś jednostką chorobową, nerwicą, może jakimś innym typem schorzenia psychicznego. Bohaterowie zauważają zaledwie uciążliwość geometry Knopfa. Jest też jedna ważna rzecz, która w tym opowiadaniu przynależy temu bohaterowi. Mianowicie jest to jedyny człowiek, z którym rozmawia generał Rozłucki, czyli jedyny człowiek, do którego generał Rozłucki ma zaufanie i z którym raczy tak jakby prowadzić konwersację. O tej konwersacji nie prowadzi ani z Olszakowskim, ani z wójtem Gałą, z powodów, które za chwilę zobaczymy. Ledwo odzywa się do Guńkiewicza, jednak zdecydowanie dla niego partnerem do dyskusji, mimo że charaktery mają totalnie różne, jest właśnie geometra Knopf. Geometra Knopf jest też jednym z takich bohaterów, którzy tutaj słyszą tę historię powstańca Rynwida, będzie zaangażowany tak bardzo patriotycznie, raczej po stronie polskiej, mimo że tego w tych szczegółach tego opowiadania niespecjalnie będzie to bardzo widoczne. Drugim bohaterem jest podleśnik Guńkiewicz. O podleśnym Guńkiewiczu pisze nasz narrator, że jest to człowiek zabawny, gdyż poczciwy Guńkiewicz zresztą pożyczki na skroniach i brodziną uczernioną tanim czernidłem wychlipał już co najmniej 9 szklanek herbaty z arakiem, obawiając się tkliwie, gdy mu nową podawał, czy też aby nie będzie za wiele, boć to zdaje się już trzecia.
Zapewniałam go, że stanowczością osoby, która nabyła właśnie wielkiej biegłości w arytmetyce aż do ułamków dziesiętnych, że bynajmniej, więc poddawał się oczywiście, ulegał z pokorą światu wiedzy i przyjmował nową porcyjkę araku. Guńkiewicz jest opisany jako taki skryty pijak. Pije arak niby w herbacie, tak trochę nie przyznając się, może trochę wstydząc się swojego nałogu. Raczej pije trochę więcej niż tylko arak do herbaty na co dzień. Natomiast tego nie widzimy jak wtedy, kiedy opowiada o tym nasz narrator, bo narrator tak troszeczkę ironicznie i troszeczkę serdecznie i pobłażliwie traktuje te jego następne szklanki. Scena jest niemalże taka jak scena w pierwszym rozdziale Lalki, kiedy to spotykamy bohaterów w knajpie pijących piwo i nie liczących już, która to szklanka idzie tego piwa, aż okazuje się, że było po 8 na głowę. Czy my możemy z tego wysnuć jakiś poważny wniosek z pijaństwa Guńkiewicza? Możemy. Możemy spróbować połączyć fakty, na przykład to, że Guńkiewicz od 20 lat jest podleśnym, nie zmienia zawodu, ciągle pracuje w lesie. Powstaje tutaj pytanie, dlaczego tak jest? To znaczy, dlaczego on po prostu siedzi na jakimś końcu świata i w ogóle nic nie robi z tym, żeby cokolwiek tutaj zmienić? Pewną wskazówką może być to, że Guńkiewicz jest tym bohaterem, który zmarłemu Rymwidowi wystawił w miejscu, w którym został pochowany, wystawił krzyż. Jest to człowiek, jedyny człowiek, który zdobył się na demonstrację polityczną po powstaniu styczniowym i wyraził pamięć po zakazanych przez władze rosyjskie powstańcach, stawiając krzyż na piaszczystym wzgórzu przy Brzozie. Historia Rymwida jest historią powszechnie znanego i szanowanego obywatela, dlatego też nawet nikczemnik karczmarz, w okolicy którego ta Brzoza stoi z tym krzyżem, tego krzyża nie usunął. Czy możemy sobie przypuszczać, że Guńkiewicz jest takim człowiekiem, który bardzo głęboko przeżył tragedię Rymwida, przeżył upadek powstania i w związku z tym jego życie dalej toczy się w takim beznadziejny, bezsensowny sposób i stąd to pijaństwo? Można tak przypuszczać. Odpowiedzi na to nie znajdziemy w tym opowiadaniu, ale zwróćmy uwagę, jaka to ciekawa byłaby perspektywa. Guńkiewicz jako człowiek, który pije, bo nie może już znieść tej rzeczywistości, w jakiej po upadku powstania wszyscy się znaleźli. Następny pisarz Olszakowski jest przedstawiony jako postać chyba najbardziej nikczemna. Pisarz gminny Olszakowski, znawca wszelkiego rodzaju spraw człowieczych, osobliwie zaś powiatowo-gminnych, sposobów piorunującego robienia majątku, za co nawet cierpiał już przez jakiś czas w kieleckim kryminale, geniusz niewątpliwy, który mógłby z powodzeniem piastować urząd ministra spraw wewnętrznych czy zewnętrznych, a nawet bez żadnego wysiłku to obydwie godności, notoryczny łapownik, zdzierca chłopów i wyzyskiwacz Żydów, najznakomitszy wymijacz prawa i grasant parafialny, pił mało ze względu na obecność generała i awansował się bardziej w kierunku jadła. Jednym słowem, mamy w przypadku Olszakowskiego do czynienia z lokalnym cwaniakiem. Jest to człowiek, który, pewnie wynika to z tego, co mówi na swój temat, wygłosił w życiu tyle potocznych mądrości, że można by było uznać, że się nadaje do wszystkiego, a na pewno nadaje się do tego, żeby rządzić tym krajem, bo pewnie zrobiłby to lepiej niż ci rządzący. Jak to wiemy, dzisiaj wszyscy w internecie robią wszystko lepiej. Notoryczny łapownik, zdzierca chłopów i wyzyskiwacz Żydów. Widzimy, że to jest człowiek, dla którego granice, kto jest Polakiem, kto jest szlachcicem, kto jest Żydem, kto jest chłopem, kto jest Rosjaninem, to nie są granice, które miałyby jakiekolwiek znaczenie. On po prostu równo zdziera ze wszystkich. Jest postacią nikczemną, jest typem obrzydliwym, jest kimś takim, z kim nie chcielibyśmy się zadawać, ale proszę, tutaj ten zaszczyt bycia pisarzem gminnym, czyli kimś w rodzaju takiego księgowego trochę urzędnika carskiego, wynosi go na szczyty tego aparatu władzy. A jak ktoś jest w aparacie władzy, to niespecjalnie można mu podskoczyć. Więc mamy do czynienia z czymś, czego nie lubimy bardzo w polityce, z politykiem skorumpowanym, z dramatycznie złym przedstawicielem władzy samorządowej, który wszystko co robi, to jest kradzież we własnym interesie, a na pewno nie praca na rzecz społeczeństwa. Wójt Gała.
Wójt Gała jest to człowiek opisany w sposób następujący. Chrupał żuchwami i łykał chyłkiem, co mu się podsunęło, pił zaś bez wstrętu, a pomrukiwał wesoło. Widać było, że chętnym i ochotnym sercem spełnia tę służbę państwową na pobrzeżu leśnym oraz że chwali sobie na ogół dzisiejszą czynność. No, niby dobrze wszystko, ale wczytajmy się w to oczyma człowieka XIX-wiecznego. Godność wójta jest to godność nadana przez cara. Więc wójt Gała jest po prostu urzędnikiem rosyjskim, ceni sobie tę czynność, więc to już jest jakiś taki przypadek asumpt do tego, żebyśmy myśleli sobie o nim źle. Chyba również źle o nim myśli generał Rozłucki, bo niespecjalnie chce z nim dyskutować, nawet nie rozmawia z nim. Wójt Gała jest takim typowym przedstawicielem władzy, która jest władzą aparatczyka. Mu jest dobrze na tym stanowisku, ale nie jest specjalnie odważny. Nie czerpie radości z władzy, ale też chce w jakiś sposób przetrwać, będąc wójtem, więc nie wtrąca się, nie angażuje się politycznie, a w czasach trudnych bywa to po prostu taką definicją łajdaka. Więc mamy tutaj tych panów podzielonych na dwie kategorie. Ci dwaj pierwsi to są ci, którzy są wartościowani raczej pozytywnie, i ci dwaj następni troszeczkę inaczej. I mamy tak naprawdę tutaj w opisie tych wszystkich naszych bohaterów mamy przekrój społeczeństwa polskiego. Mamy dziwaków, frustratów, mamy pijaków, ale prawych pijaków, mamy cwaniaków, których znieść nie możemy, i mamy w końcu tchórzy w aparacie władzy, których najchętniej byśmy wymienili. Nie jest to przyjazne towarzystwo, nie jest fajne towarzystwo, a do tego wszystkiego jeszcze do nich dołącza czwarty bohater, generał Rozłucki, o którym w następnym filmie.